Witam bardzo serdecznie wszystkie kucharki i kucharzy, a tak naprawdę po prostu wszystkich, którzy czasami zaglądają do kuchni, bo my tę kuchnię dzisiaj wyposażymy w fajny, funkcjonalny sprzęt. Aniu, Ania nasz ekspert, wie o co chodzi. Ekspert domowy, czyli testowana na mojej rodzinie, dzieciach, moich kotletach domowych i na mojej kuchni jak najbardziej. Co trzeba mieć w domu takiego porządnego? Porządną, dużą patelnię. No właśnie, bo na niej się dzieją wszystkie przyjęcia, urodziny, święta i tak dalej. W moich rękach patelnia skutego aluminium. Bardzo ważna informacja, czyli jest bardzo mocna, wytrzymała. W środku potrójna powłoka nieprzywierająca, szwajcarska technologia, to brzmi, Ilac Ultimate. Zwiększona odporność na zarysowania i powłoka z naturalnymi minerałami. Bardzo ważna informacja, ponieważ bakterie się nie rozwijają. Nie zawiera również żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. Bardzo ważna wiadomość. 28 cm średnicy, czyli wielka, porządna patelnia i 6 cm głębokości. Czym jest ta kropka, która się tutaj zmienia właśnie, na czerwoną, a na twojej patelni jest niebieska? Tutaj się zmienia kolor, ponieważ ta patelnia zaraz będzie gotowa do smażenia. To jest nasza informacja, jak na światłach, jak stoimy samochodem. Zielony, normalnie oznacza start, a tutaj zielony, zimne, czerwone, wiadomo, gorące, czerwone, nie dotykać i teraz patelnia jest rozgrzana i to oznacza czerwony kolor. Jak najbardziej zapraszamy do smażenia. No to bardzo ci proszę, zapraszam do smażenia. Co nam dzisiaj zaoferujesz na tej fantastycznej patelni? Dzisiaj będzie takie spaghetti, troszeczkę inne niż znamy tradycyjne rozgrzewamy na co dzień. Oliwę z oliwek. Prawdziwą, tak. O, i już się nam robi. I widać, że faktycznie ona już była od razu gotowa do tego, żeby tę oliwę wlać, bo była gorąca. To jest niby bardzo prościutkie, może niekoniecznie najpotrzebniejsze, ale praktyczne. Zobaczcie, taki mały punkcik, który informuje nas o tym, czy patelnia jest gorąca, czy nie. Jak nie jest gorąca, to jest taka zielono-niebieska ta kropka, a jak jest gorąca, rozgrzana, to jest czerwona. To też warto wiedzieć, żeby przypadkiem rączką wtedy nie sprawdzić, czy jest gorąca. I teraz szybciutko, to jest oliwa z oliwy. Dorzuciłam szybciutko czosnek. On nam już tutaj puścił soczki i dorzucam od razu, o właśnie, cały makaron. To będzie ugotowane, takie szybkie spaghetti. Oczywiście, al dente. Najszybsze, jakie się da, czyli mamy telefon. Słuchaj, kochani, ja przyjdę dzisiaj z dwoma kolegami, jeszcze z jedną koleżanką. Czy możesz coś zrobić? Już idę wręcz, nie przyjdę, tylko jestem na klatce schodowej, otwieram drzwi. A ja już wrzucam. To będzie porcja na co najmniej 4 osoby, a to dlatego, że ta patelnia jest bardzo duża. Ma średnicę aż 28 cm, głębokość około 6 cm, więc tutaj naprawdę pojemne naczynie, na którym możemy czy to smażyć, czy przypiekać, czy odgrzewać. A propos odgrzewania, czy jest taka możliwość, że jeśli nie chcemy, żeby nam potrawa wystygła, możemy przetrzymać w piekarniku? Do piekarnika można wrzucić do 170 stopni tą patelnię, właśnie na przykład z tym spaghetti, jak jednak oni staną w tych korkach i się okaże, że jednak nie będzie ich zapić. Wrzucamy do piekarnika i wszystko nam się spokojnie tutaj będzie podgrzewało do 170 stopni. No niewłaściwie gotowe, jeszcze pietruchy dosypię, jak ktoś świeża lubi, to natka. Z tym czosnkiem można jeszcze ostrą papryczkę wrzucić, jeżeli ktoś lubi takie bardziej ostre dania. To ja już szykuję talerze. Patelnia Bratoni. Duża patelnia Bratoni, a duża patelnia w każdej kuchni powinna się znaleźć, bo oczywiście jeśli na co dzień, nie wiem, dla jednej, dwóch osób przyrządzamy dania, to nie jest nam taka potrzebna, ale przecież bardzo często się zdarza, że wpadają znajomi, że mamy dużą rodzinę, że są święta i wtedy za jednym zamachem na takim dużym naczyniu można naprawdę potrawę dla całej grupy znajomych przygotować. No to, drodzy Państwo, to ja teraz podsumuję te wszystkie fantastyczne informacje ważne, które nam Ania przekazała. Otóż ta patelnia Bratoni o średnicy 28 cm jest do kupienia u nas w Mango. Jest wykonana z kutego aluminium, czyli jest bardzo trwała i odporna, wytrzymała. Jest potrójna powłoka nieprzywierająca, a także wzmocniona, zwiększona odporność na zarysowania. Możemy na niej smażyć, możemy dusić. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia. No i ten mały tutaj punkcik, który nie jest tylko ozdobą, służy do tego, żeby wiedzieć, czy patelnia jest chłodna, czy jest rozgrzana, bo on się zmienia, jego kolor się zmienia na kolor czerwony. Cena tej patelni widoczna na ekranie. Możecie dzwonić do naszych konsultantów i zamawiać, zadawać im też dodatkowe pytania. Polecamy serdecznie.